Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kilka refleksji tutaj odnośnie nagrania, które umieścił nasz Romcio kochany Adamczyk. Odnośnie mojego nagrania wczoraj o nieomylności Kościoła, tak? No i oczywiście Romcio tutaj podważa nieomylność Kościoła. A jednocześnie, Romciu, zobacz, jak jesteś nielogiczny, ponieważ mówisz, że nie uważasz się, że nie mówisz o sobie, że jesteś nieomylny, tak? Ale mówisz, że głosisz prawie prawdę. To głosisz prawdę, prawie prawdę, czy nieomylną, prawdę od Boga. Co głosisz? Jeżeli mówisz, że jesteś, że nie jesteś nieomylny, to możesz się mylić? Czy tak się możesz mylić, że jednak głosisz prawdę, czyli się nie mylisz? Romcio, sam sobie strzelasz po kostkach. Ja się mogę pomylić, jeśli nie głoszę, tak jak głosi Kościół rzymskokatolicki. Ja mam punkt odniesienia. Co jest twoim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o interpretację Słowa Bożego? Twój własny rozum. I tak jest z protestantyzmem. Święty Paweł pokazuje, Duch Święty nam objawia. Tak, świętemu Pawłowi też objawił Ewangelię Chrystus, ale poszedł się konfrontować do zwykłych, śmiertelnych, grzesznych ludzi, którzy byli uważani za powagi i za filary. Kto jest twoją powagą, kto jest twoim filarem? Kto jest powagą i filarem w protestantyzmie? Tak, a więc skoro jesteś, nie uważasz się za nieomylnego, to skąd masz pewność, że głosisz prawdę? Mówisz, ja sądzę, albo tam ja myślę, że głoszę prawie prawdę. No to jest twój osąd, czy pewna pewność, że to, co głosisz, jest boskie? Czy wydaje ci się, że jest boskie, bo ty tak myślisz? No to jest różnica. Ja tak nie myślę, to co mówię, bo ja przyjmuję to, co Kościół, to, co Bóg objawia przez Kościół, jak żeśmy czytali wczoraj. Moi drodzy, temu nagraniu może poświęcimy trochę więcej czasu. Nie mówię tutaj teraz, żeby nie przedłużać, bo jest tam kilka takich ciekawych wątków, znaczy ciekawych inaczej, ale mam też trochę problem z iPodem, więc nie mogę jakoś tak odpuścić tego nagrania, żeby choć trochę posłuchać. Moi drodzy, jednym z centralnych tam punktów naszego drogiego Romcia to jest odniesienie się do Księgi Amosa, że Bóg nie działa niczego, czego nie zapowiada przez swoich świętych proroków. Jezus też był prorokiem, no i nigdzie nie zapowiada, że zawrze przymierze z Kościołem rzymskokatolickim. No, Romciu, nie ma nazwy, że zawieram przymierze z Kościołem rzymskokatolickim. Nie ma czegoś takiego. Ja się przyznaję, nie ma ani w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie Kościół rzymskokatolicki. Nie ma. Więc wyznaj mi teraz, Romciu, pokaż mi w Biblii, gdzie Chrystus zawiera przymierze z Kościołem zielonoświątkowym, baptystycznym, czy generalnie 53 tysiącami kościołów protestanckich. Tak? Romcio tam coś mówi, że nie ma kościoła, że Chrystus nie założył, prawda, kościoła rzymskokatolickiego, tak? Że to nie jest ten kościół. No, Chrystus mówi, mój kościół zbuduje, tak? A więc Chrystus zapowiada, ale przejdźmy sobie do księgi Joela, która do trzeciego rozdziału, do tego proroctwa, prawda, gdzie prorok Joel mówi, wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia, nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. No i tutaj ma być niby zaprzeczenie Kościoła katolickiego, że Romciu, skąd wziąłeś tą bzdurę, że Kościół katolicki naucza, że tylko Duch Święty jest dla księży? To właśnie jest o Kościele rzymskokatolickim, a nie o was i nie o protestantach. Dlaczego? Zobaczcie, Romciu, myślisz, że to jest o protestantach, o was i o wszystkich kościołach? Nie. Nie. To jest właśnie o Kościele katolickim, który jest nieomylny. I ten fragment też, jakby się przyjrzeć, i za chwilkę sobie troszeczkę tą analizę zrobimy, potwierdza jedność i nieomylność
Kościoła. Moi drodzy, zanim sobie, żeby zrozumieć troszkę lepiej ten fragment, przejrzyjmy się temu, co mówi Chrystus odnośnie Ducha Świętego w Ewangelii Świętego Jana. Więc tak sobie wziąć wersety go, że Duch Święty będzie wylany na wszystkich, nie trzeba nikogo uczyć, teraz jest doba internetu, możemy czytać Pismo Święte, wcześniej tak nie było. To co, to niepotrzebnie są nauczyciele, tak? No jakoś w Słowie Bożym nie ma napisane, że nauczyciele będą nauczać do czasu wynalazku internetu i gazet. No ale to tak na marginesie, to wysłuchajcie sobie tego nagrania, to tam trwa pół godziny. Moi drodzy, Chrystus w Ewangelii Świętego Jana pisze, że gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Tak? Chrystus mówi o Duchu Prawdy. To jest 16 rozdział, 15 rozdział. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. I moi drodzy, to proroctwo Joela się sprawdza. Dlaczego to proroctwo nie może być w żadnym wypadku cytowane przez właśnie takich protestantów czy wolnomyślicieli a la pan Romcio i jemu podobnych? Dlaczego nie? Panie Romciu, strzelasz sobie tym fragmentem w kolano. Jeszcze raz. Wyleję potem ducha mojego na wszelkie ciała, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starce wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. I ten duch oczywiście został wylany. Prawda? Ten duch, duch prawdy. Pocieszyciel. Dlaczego to nie są protestanci? Dlatego, ponieważ ten duch wylany na wszelkie narody, na córki i synów, na starców, na niewolnice i niewolników, tak, objawia jedną prawdę. Dlaczego tu nie może być mowy o protestantach? Bo co sekta głosi co innego, co wolnomyśliciel, jak pan Romciu i jemu podobny, głosi co swoje. Tak, Romciu głosi swoje, pan Krzysztof Król głosi swoje, Herciu głosi swoje, pani Magda głosi swoje, prawda? I już mamy cztery osoby i każdy głosi inne Ewangelie. Chrystus, który nie jest Bogiem, Pan Król Bogiem, ale stworzonym. Pani Magda głosi, że jest Bogiem, ale za to, że zbawił pół świata, tak? Więc co sekta, parę osób i każdy, i ten Chrystus jest oddzielny. I teraz, czy to jest ten duch, który został wylany na wszelkie ciało? Ten duch wylany na wszelkie ciało objawia czterem osobom cztery różne prawdy o Chrystusie? No nie, absolutnie nie. Bo ten duch wylany jest jeden i świadczy o jednym Chrystusie i o jednej prawdzie Chrystusa. Dlatego ten duch prawdy Chrystusowej wylany na, jak tutaj pisze prorok Joel, prawda? Na córki, synów, starców, młodzieńców, niewolników i niewolnice, świadczy już tu, jest zapowiedź Kościoła prowadzonego przez Ducha Świętego, który będzie oświecał, objawiał, prawda, wylewał się, udzielał się. Ale Duch Święty jest jeden. Jedno jest ciało, jeden jest też Duch, tak? Przejdźmy sobie na chwilę do listu do Efezjan, żeby sobie to przypomnieć, choć jest to fragment powszechnie znany. Niemniej jednak od czasu do czasu warto sobie przypomnieć. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. O jakiej jedności ducha można mówić w protestantyzmie, gdzie co sekta to jest inny duch, inna wizja, inny Chrystus czasami, tak? Jedno jest ciało i jeden duch. Bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Więc zobacz,
Skoro prorok Joel na wieki przed Chrystusem zapowiada wylanie ducha na wszelkie ciało, tak, na niewolników, niewolnicy, czy i ten duch zostaje wylany, to uwaga. Dlaczego tu nie ma mowy o odstępcach? Bo czy odstępcy to kościoły schizmatyczne są jednego ciała, jednego ducha, gdzie jeden pastor drugiego by w łyżce wodę utopił i razem mają prawdę. Tak, można powiedzieć, że jeden ksiądz jest przeciwko drugiemu księdzu w kościele rzymskokatolickim. Tak, tylko że łatwo jest zweryfikować, który ma rację, a który nie. Natomiast u protestantyzmu nie, bo punktem weryfikacji jest rozum. Tak samo pan Romcio, jakby się samowolny taki, bo się nie przyznaje do protestantyzmu, tak, taki samowolny interpretator i drugi samowolny interpretator, jakby odkryli, że mają rację. No czytaliby to jedno i to samo Pismo Święte, tysiąclatkę, ale punktem odniesienia by były ich własne zrozumienie, czyli ich rozum. Natomiast w kościele rzymskokatolickim tak nie jest. Dlatego jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który właśnie zachowuje jedność wiary. A żeby wiara była jedna, moi drodzy, to doktryna musi być jedna. Bo nie można mówić o jednej wierze, kiedy tak jak Herschel głosi Chrystusa, który nie jest Bogiem, Pana Króla, który głosi, że jest Bogiem, ale stworzonym, Pani Magdy, która głosi, że Chrystus jest Bogiem, ale Zbawicielem połowy świata, tak? Czy nami, katolikami, że Chrystus jest odwiecznie odwiecznym Bogiem, Zbawicielem całego świata, bo mamy już 4 wersje Chrystusów i kilka wersji zbawienia. Czy to jest jeden duch? Nie. Czy to jest jedna wiara? Nie. A więc duch, który się wylewa, jest jednym duchem, jednego ciała. A więc ci wszyscy tutaj, to wszelkie ciało, na wszelkie ciało, czyli po prostu powszechne wylanie Ducha Świętego, które nastąpi, ono się dokonuje w tym przez to jedyne ciało, którym jest Kościół Chrystusowy, czyli jedno ciało, którym jest Kościół Chrystusowy, przez to jedno ciało Duch Święty udziela się wszelkiemu ciału, no i tutaj jest to wszelkiemu ciało w znaczeniu, że no ludziom, tak? Starcom, niewolnikom, niewolnikami, niewolnicom, starszymi, tak? Starcom. Czyli członkom jednego ciała, czyli jednego kościoła, wierzącym tak samo. Czyli Duch Święty się udziela, daje tych darów, widzeń, proroctw, prawda? Ale w jednym ciele, w jednej prawdzie, w jednej wierze. A nie, że jeden sobie wierzy tak, drugi sobie wierzy siak, a trzeci jeszcze owak, a czwarty na wspak. No nie. Na wspak od prawa do lewa, a jeszcze inny od lewa do prawa też na wspak. No nie. A taki jest protestantyzm. Takie jest właśnie zrozumienie takich domorosłych teologów. Jak pan Krzysztof Król, czy Romcio, czy inni, którzy biblijni chrześcijanie, tak? Gdzie każdy głosi, co chce. To, co zrozumie i mówi, że go Duch Święty oświecił. Więc skoro Herschel oświecił Duch Święty i nie wierzy w ducha, w bóstwo Chrystusa i panią Magdę oświecił Duch Święty, która co prawda wierzy w bóstwo Chrystusa, prawda? No więc już mamy niby jeden Duch Święty, ale dwie różne prawdy. A więc czy to oni są jednego ducha? I w jednym ciele? Nie. Czy Duch Chrystus zbawił połowę świata? Nie. Bo przyjdzie katolik, powie, że zbawił cały świat. Który Duch Święty tutaj prawdę objawia? No jeden musi kłamać, nie? A więc duch wylany na wszelkie ciało jest duchem jedności. W jednym ciele się udziela, w ciele Chrystusa, którym jest Kościół i w jednej wierze. Czyli trzyma ludzi w jedności wiary. Tak? Jedno jest ciało i jeden duch. Jedna jest wiara. Jeden chrzest. Więc Duch Święty nie może udzielać się ludziom
każdemu co innego, tak? Albo co piątemu co innego. Pięciu wierzy tak, drugich pięciu tak, trzeci, szósty wierzy jeszcze inaczej. To nie jest Duch Święty. Więc Romcio, myślę troszkę, ponieważ Chrystus mówi o moim kościele, a cechy kościoła rzymskokatolickiego są cechami kościoła Chrystusa, cechami kościoła apostolskiego. Nie chcę przedłużać, moi kochani. Pozdrawiam. Będziemy sobie wracać jeszcze do tego nagrania Romcia, które umieścił ostatnio, żeby sobie popatrzeć na pewne rzeczy. Pozdrawiam.